Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sowańskiej, a to jest odcinek 219. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Nie wiem, czy wiecie, ale lato dobiega końca, a według medycyny chińskiej to dawno jest za nami. Sierpień również jest za nami. Co za każdym razem mnie zadziwia. Ja, moi drodzy, nadaję do Was z Warszawy po raz pierwszy od dawna, i przed nami kolejny odcinek solowy, czyli inspiracje miesiąca. Podsumowuję w tych kilkudziesięciu minutach to, co udało mi się odkryć, to, czym udało mi się zainspirować i to, czym chciałabym się z Wami podzielić. Zapomniałam początku zdania, więc go nie dokończę. Po prostu zbiór moich polecajek znajdziecie, jak zawsze, w solówce. I dzisiaj podsumowujemy sierpień, czyli będzie jeszcze trochę wakacyjnie, sporo klimatów podróżniczych, przeplecionych gastronomią, więc wszystko co najlepsze, tyle Wam powiem. I parę fajnych polecajek do słuchania oraz donoszenia, bo moda też dosyć mocno z tego odcinka. Wybija. I jeszcze tak myśląc o tym początku września, schyłku lata, nie wiem czy znacie to uczucie, ono kojarzy mi się z powrotem do szkoły. To jest to uczucie babiego lata, kiedy jechałam z mamą do szkoły rano i było mi tak chłodno w nogi, bo miałam letnią sukienkę, ale wiedziałam, że warto się tak ubrać, bo po południu będzie słońce i będzie ciepło. I to uczucie jest w powietrzu, taka rzeźkość, świeżość, trochę taka mroźność o poranku, która potem zmienia się jeszcze w letnie popołudnie. Wow. Powiem Wam, że nie sądziłam, że tutaj taką poezję Wam zapodam na samym początku. No, ale powiem Wam szczerze, że sama się sobie dziwię, że to mówię. Ja trochę. Cieszę się, że to się kończy. Tęskni mi się już za zmianą garderoby, i też doceniam bardzo to, że w tej szerokości geograficznej jednak pory roku zmieniają się, bo każdy sezon ma swój wyjątkowy klimat. I pewnie po kilku pochmurnych dniach zwątpię w te słowa, bo tak to działa. Lubię, kiedy bywa chłodniej i nastrojowo, ale jednak słońce to sens życia. I nie da się temu zaprzeczyć. Zanim przejdziemy do dzisiejszych inspiracji, jeszcze mała prośba ode mnie. Jeżeli jesteście stałymi słuchaczami, słuchaczkami podcastu, to będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować w wybranej przez Was aplikacji, w tej, z której korzystacie, czyli jeżeli jest to iTunes, czyli aplikacja podcasty na iPhone'ach, tam jest opcja full, czyli można dać podcastowi wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Oczywiście dodać go do biblioteki, to jest oczywiste Sprawa. Jeśli chodzi o Spotify, tam również obserwujecie. Show i macie możliwość wystawienia mu wybranej liczby gwiazdek, i dodatkowo, jeśli macie ochotę na treści, tematy związane z tymi podcastowymi, trochę moich produkcji felietonowych, ja to tak nazywam, mowa o postach, które piszę regularnie na Instagramie, to odsyłam Was właśnie tam, czyli na mój profil Karolina. Sobańska. No i oczywista sprawa, kolejna jest taka, że wszelkie rzeczy, o których dzisiaj opowiem i te, o których już powiedziałam, znajdziecie w opisie. Tam czekają na Was linki, także możecie spokojnie słuchać i nie notować, bo czeka wszystko na Was u dołu. Zaczniemy dzisiaj od działu kulinarnego, który ma się świetnie w tym podcaście. I bez zbędnego przedłużania powiem wprost, że chodzi o jagodzianki. Mój powrót z Paryża 1 sierpnia, dokładnie, był związany z takim uczuciem nadziei, że jednak jakąś jagodziankę zjem. Co ciekawe, ja nie przepadam za wypiekami drożdżowymi, stąd bardzo dobrze było mi we Francji, w tym ociekającym masłem świecie chrupiącego ciasta francuskiego. A jako polska dziewczyna powiem wam, że zaskakująco mm, nie przepadam za drużdżowym. Niemniej jego dzianka to jest zupełnie inna kategoria, i myślę, że jak wiele innych osób co roku na nie czekam. Także miałam nadzieję, że uda mi się kilku spróbować i jedną miałam szczególnie na celowniku jest to jego dzianka, która skradła moje serce i zasługuje na wyróżnienie w tym odcinku i jest to jego dzianka z pracowni panna, która jest jednocześnie moją ukochaną cukiernią, piekarnią, cukiernią. Tak, cukiernia to jest dobre słowo. Poznałam pracownię panna rok temu, kiedy dostałam w prezencie tort wegański, pyszny, cudowny. Stamtąd był to tort, który podbił kubki smakowe wszystkich ludzi, którzy jedzą zupełnie niewegańsko. A ja, jako że też nie lubię tortów, to byłam nim zachwycona, bo on ma zupełnie inną strukturę. Nie ma tam takiego klasycznego biszkoptu, ale słuchajcie, jak ja będę w ten sposób się rozwijać na temat jedzenia, to ten odcinek się nie skończy. Więc przyspieszyłam i już nie będę więcej mówić. Po prostu to była najspanialsza jagodzianka, ponieważ nie było w niej prawie w ogóle ciasta drożdżowego. W sensie ono było takie delikatne, kruchutkie wręcz, rozpływające się. Także dla fanów bu, może nie do końca jest to opcja. Ale ja byłam zachwycona i drożdżówka, boże, nie drożdżówka, kruszonka zajmowała. Jedną trzecią wysokości całego wypieku, albo nawet i połowę, więc, więc polecam 10 na 10, i cała pracownia panna też trafia do um, ulubieńców, ponieważ zjadłam tam dwa wypieki ze snów. To oczywiście jest informacja dla osób, które są w Warszawie lub odwiedzają Warszawę, tam trzeba się udać i jest to e, tak zwany Danish z jajkiem, czyli to, zaraz Wam powiem o co chodzi z tym Danishem, bo przejdę do kolejnej kategorii, musicie, musicie chwilę poczekać, ale polecam Wam koniecznie tego Danisza, czy też Danisza, właśnie Danisz brzmi jak waniż, nie? E, z jajkiem, więc opcja wytrawna, tam są też e, drożdżówki z pomidorami, różne wytrawne opcje, ale akurat jadłam tego Danisza z jajkiem i croissanta pistacjowego. Słuchajcie, croissant pistacjowy w ogóle brzmi już z definicji jak raj, bo ja kocham e, Kurasanty migdałowe. Pistacja brzmi jeszcze lepiej, i po prostu po rozkrojeniu tego rogalika macie w środku masę jak do chałwy. Więc po prostu wow, wow, wow. I mały przerywnik gastronomiczny, słuchajcie, jest taki, że nauczyłam się robić jajecznicę. I nie ukrywam, moi obserwatorzy z Instagrama mają tutaj duży wkład, ponieważ przyznałam się, że. Zakochałam się w jajecznicach na mieście w Paryżu i poprosiłam was o wskazówki, jak zrobić dobrą jajecznicę, która będzie taka kremowa i płynna, bo ja trochę mam wspomnienia z taką wiurowatą. To mi nie smakuje. No i dostałam od was wskazówki, one się pokrywały, więc mogę w pigułce wam zdradzić. Chodzi o dużą ilość masła i robienie jajecznicy na małym ogniu, mieszanie jej bardzo, bardzo długo, czyli cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. W ogóle, masło to najlepiej troszkę tak spalić. Z mojego doświadczenia, nie wiem czy to jest zbyt zdrowe, ale na pewno bardzo pyszne, i mieszać głównie białka, a żółtka wmieszać na końcu. I tym sposobem przestałam chodzić do restauracji na śniadanie w postaci jajecznicy. A przynajmniej nie czuję, żeby to było aż tak um, kuszące, bo nauczyłam się robić jajecznicę Karolina Subańska, lat 26. Słuchajcie, teraz przejdziemy trochę do działu podróżniczego, ale uwierzcie mi, tutaj jest ogromne, ogromne nawiązanie do jedzenia. Miałam przyjemność Odwiedzić Kopenhagę. Kopenhaga to jest miasto, które było na pierwszym miejscu mojej listy do odwiedzenia w Europie. Z uwagi na design, z uwagi na jedzenie, nie wiem czemu po prostu miałam ogromną chęć, żeby tam jechać, i tak też się stało. Odwiedziłam to miasto. Przy okazji Fashion Weeka, Copenhagen Fashion Week, co było dla mnie ogromnym wyróżnieniem, ogromnym zaszczytem i powiem Wam szczerze, gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, że zostanę zaproszona na tydzień mody, to bym spadła z krzesła. Także tutaj wysłam uściski do małej Karo, która po prostu marzyła o takich rzeczach, także fajnie. I dlaczego nawiązuję do drożdżówek? Bo... Ja odkryłam, że moim wypiekiem ze snów jest właśnie, wspomniany wcześniej, Danish. Pozwólcie, że będę się trzymać tej wymowy. I na potrzeby tego odcinka sobie nawet wygooglałam, czymże to ciasto jest, bo ja bym je nazwała takim ciastem półfrancuskim. A definicja z jednej ze stron internetowych mówi nam, że jest to klasyczne ciasto duńskie które jest rodzajem ciasta francuskiego, robione jest podobną techniką, lecz zawiera drożdże. Dlatego w sumie słusznie stwierdziłam, że jest to taka siostra drożdżówki francuskiego, no, no dobra. Dzięki temu jest lekkie i puszyste, a na zewnątrz lekko chru, 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 chrupiące. Ciasto to, często określane potocznie jako danisze, składa się więc z wielu warstw ciasta poprzekładanych masą maślaną z różnym nadzieniem. To, co świat nazywa ciastem duńskim, sami Duńczycy podobno nazywają wiedeńskim. No hit. Niczym słuchajcie Angielka, chociaż nie wiem, czy wy znacie słowo Angielka, bo to jest łódzkie, albo fasolka po bretońsku, czy jakieś inne wymysły, które nie mają nic wspólnego z miejscem, do którego się odnoszą z nazwy. No, i tutaj ciekawostka kolejna jest taka, że jako, że nie lubię drożdżowych wypieków, to myślałam, że nie lubię cynamonek. I za każdym razem, kiedy je próbowałam, dla mnie to po prostu była słodka była, za którą nie przepadam. A właśnie w Danii w sklepie Arket, bardzo fajna marka modowa, gdzie znajduje się również kawiarnia i taka knajpeczka, cukiernia Deli, zjadłam cynamonkę, która była zrobiona z ciasta duńskiego owego. No i to był raj, więc polecam Wam serdecznie tego spróbować. Co do samej Kopenhagi, jest to miasto, które naprawdę bardzo mi się spodobało. Sprostało moim oczekiwaniom i zostawiło ogromny niedosyt, ponieważ byłam tam 3 dni, były to dni pełne atrakcji niezaplanowanych przeze mnie, więc te rzeczy, które udało mi się gdzieś tam Przemycić i zobaczyć to, to super, ale jednak lista polecajek jest bardzo, bardzo długa i nie mogę się doczekać, aż tam wrócę. Podsumowując, jest to miasto, które podoba mi się, dlatego że jest kameralne i takie bardzo łatwe do chodzenia pieszo. Jest oczywiście Mega estetyczne. Nie ukrywam, że 30-stopniowy upał pomógł tutaj, bo Skandynawia nie kojarzy nam się z najlepszą pogodą, a tam nas ugościło prawdziwe lato. Jest w Kopenhadze oczywiście cudowne jedzenie, którego nie udało mi się w pełni yy, zaliczyć, ale to wszystko przede mną i świetna kawa, bo kawiarni speciality mamy na każdym kroku w bród. Yy, I to, co wyróżnia to miejsce, i to można chyba odnieść w ogóle do, do Skandynawii całej, przynajmniej z mojego doświadczenia, to jest jakość. Produktów, i też takie podejście do przedmiotów jako do bardzo ważnych elementów naszej codzienności, ale nie w kontekście kupowania, kupowania, konsumpcji, konsumpcji, tylko tego, że Chcę mieć ładne krzesło, które jest jakościowe, które zrobił jakiś designer, bo mam duży szacunek do designu, do sztuki, do artystów. Ono będzie dla mnie dobre, bo będzie wygodne, starczy mi na lata, a jego kolor będzie umilał mi czas i będzie pasował mi do kanapy. Jakby to jest bardzo ciekawy mental dla mnie. I to jest bardzo inspirujące, odświeżające. Obserwować takie społeczeństwo, które naprawdę zwraca uwagę na przedmioty, bo wie, że one mają wpływ na to, jak my się czujemy. Więc niby rzeczy, 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 ale w takim ujęciu właśnie bardzo jakościowym, rzemieślniczym, przemyślanym. No, jestem zakochana. No, jeszcze zakochana jestem w miejscu, w którym spaliśmy, czyli Villa Copenhagen. I też miałam takie postanowienie na nowy rok. Tutaj zainspirowała mnie Kasia Travelishes, żeby odwiedzać, piękne, stylowe hotele i Villa Copenhagen, to było spełnienie snów, wspaniałe miejsce, jeżeli będziecie mieli okazję, to polecam, po prostu 10 na 10, ona ma, słuchajcie, basen. Basen na dachu, kąpiel o 8 rano w basenie przed śniadaniem, w słoneczku, Kopenhaga, co? Nie no, coś wspaniałego. Coś wspaniałego i tak jak pozwoliłam sobie na komentarz ogólny względem Skandynawii, to w ogóle ciekawostka. Oglądam jakiś film ostatnio i Finlandia nie była w nim zaliczona do krajów skandynawskich, więc, więc mogę tutaj mówić w takim razie o, o Danii, Szwecji i Norwegii. Dlaczego do tego nawiązuję? Bo dopiero co wróciłam właśnie z wyjazdu do Norwegii i tylko utwierdziło mnie to w przekonaniu, że są to kraje, które łączy. Poszanowanie jakości i estetyki. Oczywiście, oczywiście, czynnik ekonomiczny jest tutaj bardzo, 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 bardzo ważny, ale naprawdę cieszy oko, przejeżdżanie przez małe wioski, pełne pięknych, estetycznych domów, i nie chodzi tutaj o jakieś designerskie wille, tylko u nich ten standard, ten punkt podstawowy dla każdego jest naprawdę wow, piękny. No i dużo, dużo, dużo takiego spokoju i inspiracji płynie dla mnie z odwiedzania tamtych rejonów. Kończymy podróże, ale w podróży, moi drodzy, często towarzyszy nam, nie wiem, muzyka, filmy, seriale, ale i podcasty. Myślę, że dla wielu z Was jest to forma spędzania czasu na przykład w drodze, którą lubicie. I mam dzisiaj Wam do polecenia kilka... Programów, które po prostu, wow, mega, mega, mega mi zaimponowały. I pierwszy z nich jest to podcast Audycja, którą znajdziecie na platformie Audioteka. Jest to audycja, a raczej dwie audycje, Anny Gacek, czyli dziennikarki muzycznej, ale też kulturalnej. I pierwszy z nich nazywa się Sweet Notice, a drugi Sweet Teens. i są to podcasty z serii Popkultura naszych. Czasów. Sweet Notice opowiada oczywiście o pierwszej dekadzie lat 2000, a Sweet Teens o drugiej dekadzie, która niedawno się skończyła. I dla mnie ten program to jest strzał w dziesiątkę, bo nie wiecie tego o mnie, ale mnie od zawsze bardzo interesował świat właśnie popkultury, celebrytów tych, powiedzmy, wielkiego formatu światowego. I to jest trochę takie moje guilty pleasure z. No, z dzieciństwa nawet, że gdybym miała sobie włączyć jakiś program, wiecie, w niedzielę w telewizji, jako dziewczynka, to oprócz gotowania byłyby to jakieś tam Hollywood Buzz i inne ploteczki. Także wracając do podcastu, to on zdecydowanie jest sfokusowany na muzyce, szczególnie ta pierwsza dekada, ale Ania nawiązuje też do filmu, do różnych jakichś takich, właśnie, gwiazdorskich, wielkich wydarzeń. I do mody, co jest bardzo, bardzo dla mnie ciekawe. Jeżeli takie tematy Was interesują, to naprawdę to jest genialnie przygotowana audycja, dużo smaczków, układa wiedzę. Ja też od zawsze miałam takie poczucie, że się nie znam na muzyce, więc to mi układa pewne, pewne tematy. Oczywiście mowa tutaj o popkulturze, więc to są po prostu najsłynniejsze zespoły, żadne nisze i alternatywy, ale super jest też poobserwować, jak zmieniały się gusta i tendencje na przestrzeni tych lat i fajnie jest posłuchać o rzeczach, które były ze mną jak byłam dzieckiem, czyli na początku lat 2000 i kojarzę tych artystów, ale zupełnie nie znałam kontekstu, więc bardzo fajne uporządkowanie wiedzy. Polecam bardzo. I chyba nie byłoby mojego odcinka bez polecenia czegoś, co stworzyła Marta Niedźwiecka. Pozdrawiam. Jak wiecie, Marta ma cudowny podcast o zmierzchu, mówiłam o niej wiele razy, więc dzisiaj chciałam Wam polecić dwa odcinki, które każdy, ale to każdy, mógłby posłuchać. I pierwsze z nich to jest przechadzka po dżungli, czyli ciekawość. Jest to odcinek o ciekawości, która jest jedną z wartości, którą ja kieruję się w swoim życiu, stąd ten podcast był dla mnie bardzo taki osobisty. Ale Marta skupia się na tym, co w naszym trybie życia. W XXI wieku sprawia, że my tej ciekawości nie jesteśmy w stanie eksplorować, czyli co ją zabija. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawy odcinek. I drugi odcinek, no też zmieniający życie, to jest najlepsze wakacje życia, czyli o wakacjach, o wypoczynku i muszę się z wami podzielić dwiema ciekawostkami. Pierwsza z nich jest taka, że badania pokazały, że aby człowiek się w pełni zregenerował, czyli Wypoczął na tyle, by potem osiągać lepsze wyniki w pracy, czuć się lepiej, niestety, ale większość z nas przez większość życia cały czas pracuje, więc stąd taka, taka statystyka. Potrzebujemy trzech tygodni wakacji ciągiem. I to było dla mnie bardzo, bardzo interesujące, ponieważ wydawało mi się, że kiedy ktoś dostaje jakąś tam liczbę dni wolnego, to powinno się to rozbić na małe wypady, najlepiej na dwa wyjazdy i tak dalej. A tu się okazuje, że wiele lepiej jest pojechać raz w roku na dłuższe wakacje, bo dopiero po trzech tygodniach my czujemy tę regenerację. Także fun fact numer jeden, a dwójeczka jest taka, że przyjemność na wakacjach wcale nie równa się szczęścia, szczęściu. O co chodzi, że jakby możemy mieć trochę dwa cele, dwa takie tony, jakie ma nasz wyjazd, czyli albo jest lekko, łatwo i przyjemnie wiecie drinki z palemką nad basenem, i wtedy właśnie odczuwamy tą frajdę, przyjemność to jest ten aspekt taki hedonistyczny, albo mamy wakacje pełne spełnienia satysfakcji, poczucia sensu, dające nam szczęście, a to oznacza, że mamy w nich. Trudności, przeszkody, wychodzenie ze strefy komfortu, przełamywanie jakichś swoich tam, nie wiem, limitów, pokonywanie przeszkód. Także dla mnie naprawdę to było wow. Posłuchajcie sobie po oczywiście piękne opisy i wyjaśnienia naukowe ze strony Marty, ale mi to dało bardzo, bardzo, bardzo dużo do myślenia. Jesteśmy dalej przy słuchaniu, no i trochę przy pracy nad sobą, bo w końcu podcasty psychologiczne. Dzisiaj podzielę się też z wami moim odkryciem medytacyjnym. Jak wiecie lub nie, ja od wielu lat medytuję na różne różne sposoby, nie o tym jest ten odcinek. I w ostatnim czasie medytowałam głównie sama, bez jakichś szczególnych struktur, ale postanowiłam zainwestować w taki kurs, kurs, no nie, ma jak to nazwać w taki program medytacyjny gościa, który nazywa się Atara Valentine i jest to jeden z coachów, który wcześniej współpracował przy platformie Tubi Magnetic, o której wam mówiłam, więc może część z was pamięta. I jest to program, który nazywa się RRR, Rehearse, Recalibrate, Review i składa się z trzech medytacji na każdy dzień i powiem wam szczerze, odkąd je stosuję, czyli około miesiąca, widzę Naprawdę super, super, super rezultaty. Pokrótce powiem, jak to działa. Pierwszą medytację robimy rano po przebudzeniu, drugą w środku dnia najlepiej po lunchu yy, i trzecią przed snem. Poranna, nie ma problemu, zrozumiałe, weszła mi <grym> bez oporów. Przed snem też spoko, raczej tego nie robiłam, ale ma to dla mnie duży sens, bo ona nas po prostu tak wycisza, że ja przysypiam na niej i idealnie wchodzę. W stan wyciszenia właśnie i spanka, powiem szczerze, naprawdę w ogóle się nie budzę w nocy, odkąd, odkąd stosuję to. No i najwięcej trudności miałam z tą środkową, z tym właśnie recalibrate, że nagle co, mam 15 minut, 17 chyba nawet, siedzieć i medytować w ciągu dnia, w sensie nie chce mi się po co. I słuchajcie, przełamałam się i to jest coś wspaniałego, szczególnie, że my często w trakcie dnia pod ilością obowiązków po prostu wjeżdżamy na takiego autopilota i zupełnie nieuważnie idziemy dalej przez dzień. I ten oddech 15 minutowy jest, on nawet o tym mówi, trochę jak taki łyk kawy, bo my często właśnie po południu czujemy spadek, więc nie wiem, zjemy sobie czekoladę albo napijemy się kawę, co też jest absolutnie ok, ale nasz organizm ma naturalny sposób regeneracji i właśnie poprzez zatrzymanie, wyciszenie możemy sobie to dać, po pierwsze. A po drugie trochę przywołać się do porządku i, i nakierować ten dzień na te intencje, którą nadaliśmy rano, bo właśnie o to chodzi w pierwszej medytacji u Atary, że... Ustalamy sobie, jakie słowo, jaka mantra będzie nam towarzyszyć tego dnia. No, ogólnie super, 10 na 10 to jest dosyć drogie, więc to nie chodzi o to, żebyście teraz lecieli to kupić. Bardziej chodzi mi o to, żeby może zastanowić się nad włączeniem jakiejś praktyki medytacyjnej do swojego dnia, nad przepleceniem chwili odpoczynku w środku dnia to może być też, słuchajcie, drzemka czy spacer. I może obczajenie Atary na Instagramie, bo kiedyś chyba o nim mówiłam. Naprawdę super, super, super gość ma bardzo dużo takich pojedynczych filmików na Instagramie, które po prostu zmieniają życie. I kolejna rzecz, która zmienia życie, to dobra jakość dźwięku. Słuchajcie, hit. Ja jestem osobą, która nie jest jakoś super wrażliwa sensorycznie. Ja mogę spać przy otwartym oknie i może przejeżdżać tramwaj. Co prawda. Nie jeśli on nie jedzie przez całą noc i nagle przejedzie, wtedy się na pewno obudzę, bo mam dosyć lekki sen, ale raczej nie przeszkadza mi, nie wiem, że pies szczeka i ja w ogóle to nie słyszę. No, i słuchajcie, stałam się posiadaczką dobrej jakości głośnika po raz pierwszy w życiu i odkryłam, że słuchanie muzyki czy podcastu może wejść na wyższy poziom i może być po prostu miodem. A nie jakimś słodzikiem, jeżeli mam wybrać dobre porównanie. Chodzi o głośnik Sonos, moi mili, Ten mały głośnik, on się chyba nazywa Rome i Roam. I mam go w takim bardzo ładnym kolorze zielonym, bo one są dostępne właśnie w bardzo pięknej palecie barw. Jest to mały przenośny głośnik, który po prostu ja się z nim nie rozstaję. Nie odstępuję go na krok, jak jestem w domu, to po prostu chodzę z nim, tylko go przystawiam do, do innych pokoi, bo jest to zupełnie inny poziom słuchania. I idealnie się nadaje po prostu do tańczenia i śpiewania w domu. Ja czasami zapominam o tym, że uwielbiam robić obie te rzeczy i zapominam o muzyce, szczególnie jak jestem w jakimś takim amoku dnia. No a kurczę, jednak muzyka w tle do życia i inspiracja do tańca i śpiewania to jest plus tysiąc do poziomu szczęścia. No więc taka polecajka słuchajcie ode mnie. Muzyka muzyką, ale ja od dziecka dużo dzisiaj nawiązuję, że coś od dziecka. właściwie nie wiem, jakiś taki mam mood. Od zawsze kochałam filmy, po prostu kocham filmy. I kiedy spędzałam samotny wieczór, sobotni, pomyślałam sobie, abym sobie obejrzała film. Co dla mnie jest w ogóle rzadkością, bo Ciężko mi się ogląda samej rzeczy, ale akurat e, trafiło na dobry nastrój i włączyłam sobie film, e, który jest w ogóle częścią trylogii. E, na razie obejrzałam tylko pierwszą część i od lat marzyłam o tym, żeby, żeby go zobaczyć. Jest to film Przed wschodem słońca w reżyserii Richarda Linklatera. Produkcja jest austriacko-szwajcarsko-amerykańska, ale film jest po angielsku, a w rolach głównych grają Julie Delpy i Ethan Hawke. Znani aktorzy, z tego co wiem, to ta Julie napisała scenariusz do tego, chociaż trochę tam w internecie różne słyszałam opinie, ale wiem, że na pewno była, była aktywnie uczestnicząca w tym procesie przy wszystkich trzech częściach. I jest to... A, przeczytam Wam, co ja będę gadać. Przeczytam Wam, co mówi film, bo kocham Wam to czytać. W pociągu do Wiednia Amerykanin spotyka piękną Francuzkę. Mimo, że dziewczyna planuje kontynuować podróż, młodzi, by nie przerywać ciekawej konwersacji, decydują się na wspólną wędrówkę po stolicy Austrii. Więc jest to film o dwójce młodych ludzi, którzy mają super błyskotliwe i ciekawe rozmowy. Film totalnie przegadany, tam się nic nie dzieje, tam jest cały czas po prostu dialog i jest genialny. Było to dla mnie, powiem wam, bardzo ciekawe doświadczenie, bo film jest z 95 roku i te refleksje młodych są tak ponadczasowe, że ja mogłam się utożsamić z nimi, mimo że minęło od tego czasu ponad 25 lat. Także to jest hit i nie mogę się doczekać, aż obejrzę kolejne, bo. Następne części powstały chyba odpowiednio po 10 i po 20 latach, więc genialne. Także, no, może już oglądaliście. Jak nie, to polecam. E, proszę Państwa, przechodzimy do działu mody i króciutko chciałam wyróżnić trzy polskie marki. Pierwsza z nich to jest Lekole, marka, którą wiele z Was pewnie zna, ale mam od nich dwie sukienki, trzy w zasadzie, bo to jest. E, Model sukienki, który kupiłam rok temu, i w tym sezonie wyszły w tym samym fasonie dwie. Są wspaniałe, kobiece, wygodne, jakościowe, cudowne, podlinkowane. Bardzo Wam polecam, naprawdę cudownie się je nosi. I druga rzecz to jest cudowny, opływowy garnitur. Czy użyłam w ostatnich trzech zdaniach słowa cudowny? Wielokrotnie tak, wybaczcie, ale naprawdę te rzeczy są piękne i jakościowe. Bardzo, bardzo, bardzo mi się sprawdziły. Kolejna marka to jest marka Mojel. I tutaj możecie kojarzyć z Instagrama taki secik z kupra i wiskozy w kolorze miedzianym. Wszyscy myśleli, że to jest sukienka, wszyscy myśleli, że to jest the other side. A to jest, słuchajcie, Mojel. I to jest top na jedno ramię, i do tego spódnica MIDI. Kolor jest boski, nosi się świetnie. Warto uważać na kupro, bo na kuprze widać każdą kropelkę wody i też trudno się to prasuje, ale naprawdę jest to piękny, 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 piękny zestaw. I ostatnia marka to marka Butów, nasza wspaniała, czyli Wanda Nowak. Wow! Mam najwygodniejsze obcasy świata, czyli takie beżowo-złote. Klapki sandałkowe od Wandy na najwygodniejszym obcasie, który przypomina trochę taki, boże, wycie to pomyślałam? wygląda jak kapsułka do Nespresso. Nie, żebym z tego korzystała, ale to tak wygląda. To jest taki dziwny kołek. No, nie, nie, musicie nie, sami zobaczyć, ale przez to to są bardzo stabilne buty, bo wyglądają jakby były szpilkami, a nosi się je jak jakby to był słupek, także genialne i druga para to są gumowe klapki, które mam nadzieję, że będą mi służyć całe życie. Po prostu piękny fason, ale są gumowe, więc można je nosić kiedy leje. i to było cudowne, bo padało strasznie w Warszawie ostatnimi czasy, ale było ciepło, więc ja chodziłam sobie w tych klapeczkach i żaden deszcz był mi niestraszny. Po le. I płyny nie wychodząc z mody. Dzisiaj będzie tylko jedna wzmianka urodowa, moi drodzy, a konkretnie krem, którego używam na noc, chociaż dzisiaj użyłam go na dzień, bo się za nim stęskniłam w ostatnich dniach. Ale generalnie jest to um, krem, którego użyłam na noc. Ja jestem dość wybredna, jeśli chodzi o te kategorie, i zwykle trzymam się stałych, wieloletnich ulubieńców, ale ten produkt zdecydowanie do nich dołączył. Nie wiem, czy wiecie, ale nasza ulubiona marka suplementów Health Labs Care ruszyła z linią kosmetyków, która z tego co wiem będzie się powiększała. I od dnia premiery stosuje ich krem regenerujący, który nazywa się Glow. I on jest po prostu świetny, oficjalny opis mówi, krem regenerujący Glow On zawiera składniki, które stymulują procesy regeneracyjne w naskórku, łagodzą zaczerwienienia i podrażnienia, a także zapewniają optymalny poziom nawilżenia dzięki zawartości prebiotyku inuliny, wspiera prawidłową równowagę mikrobioty skóry, to jest też ciekawe, skóra ma swój własny mikrobiom, Zawiera unikatowy kompleks czterech peptydów i wzbogaca naturalną barierę lipidową na Moja skóra jest po nim totalnie zregenerowana, wygładzona i dobrze nawilżona. Uwielbiam. A dodatkowo wszystkie receptury kosmetyków Helflabskers są autorskie, skomponowane przez ekspertów oraz, jak zawsze, u mnie cruelty free. Jeszcze jedna jest zmianka urodowa. Właśnie się zorientowałam i są to kosmetyki do włosów Paul Mitchell, do których ja regularnie wracam, bo tę markę od lat, od lat, od lat poleca mi mój fryzjer Kamil Olczyk The Green Salon w Warszawie. Polecam i powiem wam, że jednak nie ma jak kosmetyki. Profesjonalne. Linia, którą ja kupuję, to jest linia Clean Beauty. W moim przypadku najlepiej się sprawdza ta do włosów zniszczonych. Nie wiem, jakoś ja tak zawsze od lat intuicyjnie kupuję do włosów zniszczonych. Mam po prostu suche włosy, które się puszą, więc to mi się sprawdza. I jest to super wsparcie dla mnie też, bo moje włosy regularnie przechodzą zabieg keratynowego prostowania. O czym już kiedyś mówiłam, i to jest bardzo, bardzo istotne, żeby o te włosy dobrze dbać, aby ten efekt się dłużej utrzymywał. Moi drodzy, jakoś zaskakująco szybko udało mi się dzisiaj przebrnąć przez tę listę choć przebrnąć to słowo, które ma takie zabarwienie negatywne. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię te solówki. Może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że zachęcam Was do słuchania tych odcinków regularnie, do wracania do nich, bo jestem raczej tą osobą, która jest wierna swoim odkryciom. I lubię mieć to przekonanie, że Wy macie takie szersze spojrzenie na to, co ja polecam. Jeżeli mówię o jednej medytacji, to nie znaczy, że inne już nie są ok, albo jeżeli mówię o jakimś, nie wiem, nauczycielu jogi czy o podcaście, to, to nie oznacza, że tamtych wcześniejszych nie słucham, nie oglądam, nie praktykuję. Także spokojnie słuchajcie, wierzę, że te rzeczy nie mają jakiegoś super krótkiego terminu przydatności. Na sam koniec, jak zawsze w solówkach, powiem Wam kilka słów o fundacji, bo ja każdego miesiąca wspieram swoją działalnością inną fundację. Przekazuję na wybrany cel charytatywny 10% zysków z mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com. Ukośnik sklep. W moim sklepie internetowym znajdziecie, słuchajcie, przeróżne e-booki mojego autorstwa, które powstały na przestrzeni ostatnich lat. Są to e-booki o zdrowym stylu życia. Jest tam e-book z przepisami której był moim pierwszym e-bookiem. Jest tam również codziennik, czyli narzędzie do pracy nad sobą w formie elektronicznej. To wszystko polecam Wam sobie sprawdzić. A jeżeli dokonacie zakupu, to w miesiącu wrześniu, który teraz się już zaczął, dołożycie swoją cegiełkę do wsparcia fundacji. Przechodząc do meritum, fundacją, którą wspieramy. We wrześniu jest Fundacja Bulerbyn. Misją Fundacji Bulerbyn jest wspieranie rodziców, wychowanków i dzieci w budowaniu więzi opartych na szacunku i zaufaniu. Fundacja działa na rzecz dobra społecznego w obszarach zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na stronie oczywiście możecie sobie zgłębić, jakie działania realizuje Fundacja. Ale jest to między innymi wieloletni projekt Wioska Bulerbyn, to obejmuje kolonie i obozy stacjonarne oraz wędrowne dla dzieci i młodzieży, zimowiska, warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy rozwojowe i grupy wsparcia dla rodziców, Akademia Wychowanków Bulerbyn i Wolna Szkoła Demokratyczna Bulerbyn. Dodatkowo działania informacyjne, doradcze, szkoleniowe, integracja lokalnych środowisk edukacji pozaszkolnej i wiele, wiele Innych. A że mamy wrzesień, 1 września, nowy rok szkolny, to wydaje mi się, że to wszystko ma sens. Mam nadzieję, że nie krzyknęłam Wam teraz za bardzo do ucha. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Na Instagramie na pewno będę Was pytać o Wasze inspiracje, także lećcie tam koniecznie, a my słyszymy się w poniedziałek w kolejnym odcinku podcastu i w każdy kolejny. Do usłyszenia. Cześć!